Co robicie? Cześć, tato. No, no ponadka mi zrobiła kolczyk. Aha, no to widzę, że się bawicie. Ale wszystko jest bezpiecznie. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby później to jakoś, nie wiem, przemyć, jakoś wodą utlenioną albo coś w tym stylu, okej? Okay? Żeby tam się zakażenie nie wdało. Dobra? Więc jasne. Idę, chcę zamówić jedzenie, pizzę. Tak! O, super by było. Dobra, dobra, jaką? Wegetarianę? Hawajska. Dobra, pół na pół. Dobra, pół na pół. Dobra, super. Pa. Dzięki, pa. Do widzenia. Porozmawiamy jeszcze dzisiaj chwilę o Ikarze. Jak pamiętacie, Dedal i Ikar, aby uciec z Krety, Dedal zbudował skrzydła, które były też z woskiem. Przepraszam bardzo. Dobrze, że panowie zaszczycili nas swoją obecnością. No więc wracając w takim razie do tematu. Ikar oczywiście, jak wiemy, nie posłuchał swojego ojca, wzniósł się zbyt wysoko, no i niestety spadł, tak? Czyli, że gdyby Ikar posłuchał swojego ojca, to być może dalej by żył. Ale ponieważ właśnie wykazał się taką ogromną lekkomyślnością... A może on po prostu chciał być wolny i po prostu może chciał poznać świat w swój własny sposób, a nie tak, jak ktoś inny mu nakazał. No nie do końca, bo istotne jest to, że on zginął na końcu. No tak, ale może nie zginął przez siebie, tylko właśnie przez ten świat, dlatego szukał wolności. Twoja strona chciała być wolna, ale ty się urodziłaś. Ty to jednak jesteś po prostu tak śmieszny. Gratulacje. Po prostu nie znasz takich typów, które nic nie mają w głowie, ale i tak decydują się odzywać. No może jest trochę głupi, ale nie uważasz, że jest całkiem niezłym ciasteczkiem? Nie. To całkiem urocze. Urocze? To chore, są od siebie uzależnieni. Już nie przesadzaj. To smutne. Czekałam 20 minut na autobus, a potem jeszcze siedziałam od niego szczęśliwego gościa. Przepraszam, że nie jestem dostępna 24 godziny na dobę. Nie na nic. A co u ciebie? Wszystko dobrze. Jakoś dawno się nie widziałeś. Możemy sobie pomóc? Przyniosłem ci wodę. A czemu przyniosłeś jej wodę? Nie powiedziałaś jej? Nie powiedziałaś niczego. Jest ja taka sytuacja. Później. Bo kiedy ci nie było... No Brian jest moim chłopakiem. Nie było mnie tydzień. No przez ten tydzień bardzo wiele się stało. Aha, to fajnie, że mi powiedziałaś. Ale nie denerwuj się, no chciałam ci powiedzieć, ale ci nie było. Nie, w ogóle się nie denerwuję. Uważałam, że warto, żebyś dowiedziała się tego w rozmowie na żywo, a nie przez telefon. Naprawdę nie widzisz powodu, dla którego się nie denerwuję? No nie widzę. A, to super. Ale... Cześć.
Nie bądź na mnie już taka zła, no. Chciałam ci powiedzieć, ale cię nie było, a nie chciałam robić tego przez telefon. No proszę cię, no. To nic nie zmienia. Ale z Brianem? Ze wszystkich ludzi na całym świecie akurat on? No ale on nie jest taki zły, jak ci się wydaje. Jest całkiem zabawny i miły, no. Tak wyszło. Bardzo miły. Muszę byś wiedziała, że jest miły. Ostatnio zaprosił nas nawet na imprezę. A teraz chodzimy na imprezę do Briana. No musimy pójść jak chcesz. Będzie super, będziemy się świetnie bawić. Dziękuję, ale nie. No chodź, dawaj, będzie super. Nie. No proszę cię, no. No będzie super, no. Zaufaj mi. Będziemy się świetnie dobrze bawić. Obiecujesz? Obiecuję. Idziemy? Tak. Okej. Czyli wszystko jest już okej? Niech ci będzie. Dobra, dobra, to ekstra. To nie jest moja wina, że teraz mam też chłopaka i nie mogę zajmować się tylko tobą. Ty się w ogóle nie zajmujesz, no właśnie na tym polega problem. Zupełnie się zmieniłaś i nie masz dla mnie czasu, a jak już masz czas, to tylko dlatego, że on nie ma. Masz mnie w dupie, taka jest prawda, możesz się do tego po prostu przyznać. To nie jest tak, że mam cię w dupie, tylko po prostu nie mam dla ciebie tyle czasu, ile miałam wcześniej i musisz się z tym pogodzić. Ty w ogóle nie masz dla mnie czasu. To nie jest tak, zastanów się nad tym, co mówisz. Ja mam się zastanowić, ty się zastanów nad tym, co robisz. Wiesz co? Nie musisz się zastanawiać. Mam wina? Cześć, Natka. Co tutaj robisz? Nie szukam sobie. Nie wiedziałam. Co się stało? Pokłóciłam się z Pawłem. I chyba już się nie pogodzimy. A wiesz, co mi zawsze pomaga, kiedy jest mi przykro? Są takie frytki. 24 godziny. Chcesz ze mną pójść? Możemy zatem powiedzieć, że w zbrodni i karze chodzi o to, że... Dzień dobry, przepraszam, czy mogę Paulę poprosić? Proszę. A ci coś się stało? Co się stało? Słuchaj, był telefon, mój tata jest w szpitalu. Ale w jakim szpitalu? W szpitalu bielańskim. Ale co z nim jest? Trwa operacja. Chodź. Czemuś nie było? Nie chciało mi się. Wiesz, że Paula pojechała do szpitala? Coś tam z jajcem się stało. Nie wiedziałam. Wy się znacie od podstawówki, nie? Co? Ja na twoim miejscu pojechała do niej. Niech Brian do niej jedzie. Briana nie ma, on pojechał na jakieś zawody czy coś. Niech wróci. Wiesz co, w
tej sytuacji ja bym zapomniała tych wszystkich małych rzeczy, które bym naprawdę bym jeszcze tego żałowała. Dzień dobry. Czy pan Zbigniew Modiszewski to jest tutaj? Bo go przywieźli z wypadku i powiedzieli mi, że jest w tym szpitalu i ja nie wiem, nie mogę go znaleźć. Tak, jest właśnie w trakcie operacji, ale... Czy wszystko dobrze? Obiecuję, że będę z panią w kontakcie, jest pod opieką dobrych lekarzy. I co ja mam teraz zrobić? Proszę sobie usiąść, a pani przyniosę szklankę wody. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Zapraszam ze mną. Proszę bardzo. Dziękuję. Pierwszy drzwi po lewej. Lekarze mówią, że wszystko dobrze.